Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem z tej strony, Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam Wam co myślę o grach klaszowych, abyście by nie musieli kupować ich w ciemno, ale dzisiaj ja dzisiaj nie będę opowiadał o jednej grze. Dziś kilka gier wjedzie na tapet, bo dziś kolejny odcinek, gdzie się podziały tamte gry. Gdzie się podziały tamte gry? Czyli takiej serii, gdzie spoglądam wstecz na to co kiedyś recenzowałem i. I opowiadam wam, jak zmieniło się moje postrzeganie tych gier. Czy nadal są w mojej kolekcji, czy ich nie ma, co się tam zmieniło. I generalnie, generalnie od pierwszego do 12 odcinka sięgałem wstecz 4 lata, żeby powiedzieć, co tam się działo i jak się dzieje teraz. Natomiast teraz troszeczkę zmiany sięgam wstecz o rok, czyli do obecnie 2022 roku, i patrzę, co recenzowałem w danym miesiącu, w danym roku. Natomiast później sięgam dalej wstecz, po, po wyż, powyżej, tak? czy też poniżej tego roku, który tam był chyba 2018. Ale nie opowiadam o wszystkim, co, recenz co, co, co było recenzowane. Natomiast szukam takich tytułów, o których myślę, że warto powiedzieć. Tak? Zwłaszcza jeżeli utrzymały się w mojej kolekcji, bo jeżeli coś jest w mojej kolekcji przez lat kilka to myślę, że warto o tym wspomnieć. Jeżeli coś, nie wiem, z 2013 w mojej kolekcji już nie ma, no to jakby przy takim przemiale gier bywa to naturalne, tak? Więc o tych rzeczach nie wspominam. No dobra, słuchajcie, mam dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem gier, więc nie za dużo, nie będzie długo. To co? Możemy chyba zaczynać, prawda? Kanał Gambit TV jest wspierany przez Mepel, sklep z grami planszowymi z Katowic. Zacne gry, zacne ceny, po prostu zacny sklep. I zaczniemy, zaczniemy trochę tak nietypowo, bo zaczynam od roku 2015 i jest to gra, której w mojej kolekcji już nie ma, ale i też jest to pewnego rodzaju nawiązanie do zeszłego miesiąca. Bo w zeszłym miesiącu mówiłem również o grze, która ma w zasadzie ten sam tytuł, tylko jest inną edycją i grą, która w mojej kolekcji została. Bo dziś powiem o Studium w Szmaragdzie, edycja numer dwa, edycja druga, wydana przez Phalanx. W zeszłym miesiącu mówiłem o Estady in Emerald. I to, dlaczego tak? Bo. No właśnie, bo. Bo Estadia in Emerald, znaczy Studium w Szmaragdzie, o, może druga edycja Studium w Szmaragdzie, to gra, której dałem w, w grudniu, tak, bo mówimy o grudniu, żeby nie było, mówimy o grudniu <grym> 2015. Dałem tej grze w grudniu 2015 roku 7,5. Tak? 7,5, bo jest to spoko gra, oparta na grze, którą, którą bardzo lubię, takie, wiecie, wygładzenie gry, którą bardzo, bardzo lubię. Tyle że, tyle, że no właśnie, to wygładzenie nie do końca mi, mnie przekonało. Jestem w stanie zagrać w studium w szmaragdzie, w drugą edycję. Obecnie jest to dla mnie siódemka. Tak? Ja się studium w szmaragdzie pozbyłem, bo mam Estadio in Emerald. Ja wolę tę pierwszą edycję. Po prostu ona jest trudniejsza, mniej intuicyjna, ma więcej porytych zasad więcej porytych elementów, które nie są takie jakieś wiecie łatwe do ogarnięcia, ale jednak dlatego podoba mi się bardziej. Tak? bardziej mi pasuje wewnętrznie, że tak się wyraża. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o studium w szmaragdzie, o drugą edycję, to nadal jestem w stanie w to zagrać. To jest taka siódemeczka teraz dla mnie. Nadal jestem w stanie w to zagrać, zwłaszcza jeżeli ktoś nie zna Stalin Emerald, a chciałby poznać. To jasne, mam świadomość, że przyłożenie mu w zęby od razu pierwszą edycją mogłoby być zgubne. Nie, niekoniecznie wyszłoby na dobre, tak? A ja chciałbym, żeby ludzie się przekonywali do tej gry. Więc tak, spoko, jestem w stanie zagrać w pierwszą edycję, w drugą, przepraszam, edycję, żeby komuś pokazać, tak to działa, takie wiecie, prościutkie dosyć, przyjemne. Spodobało się? Tak? Spoko. To tutaj mam pierwszą edycję i ona jest poryta. Chcesz spróbować? Bo już jesteś obeznany. Więc tak, zagram w tę drugą edycję, ale w zasadzie tylko po to, żeby potem spróbować kogoś przekonać do edycji numer 1. Więc było 7,5, jest 7. nadal zagram choć wolę pierwszą. W kolekcji nie ma, bo jest edycja pierwsza. Tyle. I to jest jedyna gra z 2015, o której stwierdziłem, że chcę powiedzieć, bo reszta to były rzeczy, których, które wywiało z mojej kolekcji dość, dość dawno temu. To co, przeskakujemy do 2016. I w 2016 zrecenzowałem grę, którą, nie pamiętam, chyba przywieziono mi z Essen. Tam chyba sobie, tam chyba ją w cudzysłowie zamówiłem, czy poprosiłem kogoś o zakup. Była to wersja angielsko-niemiecka, choć bardzo chciałem angielsko-chińską, japońską. Znaczy. Angielską z jeszcze tamtymi tymi znaczkami, wiecie, ładnymi. Ale dostałem angielsko-niemiecką. A jest to Deception, Murder in Hong Kong, które potem wyszło w Polsce jako dochodzenie i miało kretyńską okładkę. Po prostu nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby zmienić okładkę w pierwszym wydaniu polskim. No nie, 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 nie. Ona była dra dramatyczna moim zdaniem. Teraz wyszło, teraz wyszedł kolejny polski druk, ale już z tą oryginalną, fajną taką okładką. No dobra, ale czym jest Deception Murder in Hong Kong po polsku Dochodzenie? To jest taka gra, w której mamy mordercę, który kogoś zabił i zostawił po sobie jakieś ślady. Mamy technika, który wie co się stało, wie kto jest mordercą, wie czym zabił i stara się nakierować śledczych na tego mordercę. A całość zabawy polega na tym, że gracze mają przed sobą dwa rzędy kart odkrytych. Jedne, jeden rząd to są ślady, drugi rząd to jest narzędzia zbrodni. I technik za pomocą takich wiecie, rzeczy próbuje na, naprowadzić tych śledczych na to, kto i czym to zrobił. Śledczy muszą na to wpaść, a ten, kto to zrobił, musi uniknąć tego. Wpadnięcia. Oj, to jest, to jest bardzo fajna, bardzo fajna gra. Nadal leży w mojej kolekcji, nadal czasami w nią gram. Rzadziej niż kiedyś. Ja dałem temu 9 w 2016 roku. Teraz jest to dla mnie gdzieś coś w okolicach ósemki. Nie zdarzyło mi się już, nie zdarzyły mi się już takie ciągi dochodzeniowe. To znowu źle zabrzmiało, ale wiecie o co chodzi. Tak jak za. Wiecie, za pierwszym razem gdzieś tam, kiedy ta gra jakby wchodziła w mój, w mój radar, gdzie przyniosłem ją do klubu i po prostu siedzieliśmy, cięliśmy w to, nie wiem, chyba sześć godzin czy siedem tak jednym rzutem i czas minął błyskawicznie. Teraz już takich ciągów nie mam, aczkolwiek nadal mega chętnie w to grywam, i bawię się, bawię się po prostu bawię się po prostu świetnie, bo. No rzeczy, które tam się dzieją, wiecie, te takie skojarzeniówki, kombinowanie, zwalanie na siebie winy, rewelacja. Bardzo przyjemna gra, bardzo przyjemna gra, wiecie, też nawet do, do posiadówy ze znajomymi jakiejś, w knajpie nawet, tak. To się bardzo przyjemnie gra, więc Deception Murder in Hong Kong było 9, jest 8, 2016 rok, nadal w mojej kolekcji i nigdzie się tak naprawdę, nigdzie się tak naprawdę nie wybiera. Z 2016, a było 98, nie wiem czy to mówiłem, z 2016 przechodzimy do 2017 i tutaj mam dwie gry i pierwszą z nich, pierwsza z nich to Zamki Burgundii. Zamki Burgundii, które bardzo dużo zyskały w moich oczach, kiedy moja żona powiedziała, że to jest świetna gra i bardzo jej się podoba i to był dla mnie szok, bo ona nie jest nie jest człowiekiem nie, nie jest człowiekiem, który dużo gra, tak? i raczej jak ktoś nie gra, nie jest grający, to myślimy takie no dobra, to co taka osoba zagra, nie wiem Splendor, Monopol, tak? nie wiem co jeszcze, może Azul, chociaż to też uu, Azul, nie tego typu rzeczy, jakieś proste, proste zabawki, a moja żona z zamki Burgundii, what co nawet no, bo to od Iwaka, no ale to już inna bajka. I zamki Burgundii dostały ode mnie dziewiątkę. Ja, niezależnie od tego, czy moja żona dobrze się bawiła przy tym, ja też się rewelacyjnie bawię przy zamkach Burgundii. Mnóstwo fajnego, fajnego kombinowania. I całkiem niedawno zamki Burgundii opuściły moją kolekcję. Dwa tygodnie temu, razy oko gdzieś tak dwa tygodnie temu zamki Burgundii poleciały z mojej kolekcji. Na aukcję charytatywną. I. <laughs> ale to nie tak, że nie mam zamków w Burgundii, bo mam. Ehm... Gdzieś tam. O, tu. Zamki Burgundii, ta stara pierwsza taka edycja, poleciały z mojej kolekcji, ale w mojej kolekcji znajdują się zamki Burgundii od Awaken Realms. Te, wiecie, wypasione w opór. I to jest, śmieszna, to jest śmieszna rzecz, bo to jest chyba pierwsza gra, którą widzę, która ma. Podwójny upgrade, tak podwójne ulepszenie komponentów, które jednocześnie jest podwójnym pogorszeniem komponentów. I szybko Wam powiem o co mi chodzi. Mamy, zaczynamy, są kartonowe te żetony, tak? No i one są spoko, są kartonowe żetony y, tych budynków. I one z drugiej strony, jak mamy tu budynek, to z drugiej strony mają napisane, co ten kafelek robi. No, rewelacyjna rzecz, tak? Po prostu bierzesz kafelek i nie musisz szukać po instrukcji, masz napisane co on robi. Heja. No i teraz mamy upgrade. Upgrade pod tytułem akrylowe żetony. Śliczne, mm, tam, stukają, wow, nie? Ale mamy też downgrade, ponieważ na tych akrylowych żetonach nie ma tych napisów. Więc są ładne, ciężkie, fajne w obcowaniu ale już musimy sięgać do instrukcji, albo musimy pamiętać, co ten kafelek robi. Także mamy upgrade i mamy downgrade. Swoją drogą też te żółte kafelki tych klasztorów czasami mam problem z odczytaniem, o jakie budynki chodzi tym klasztorom. Tak? Ale to ja jestem stary, mam kiepskie oczy już, więc luz. No i teraz mamy drugi upgrade. Budynki 3D. No, to już, jest, to już jest obłęd. Słuchajcie, to jest obłęd, tak? To wygląda pięknie. No i mamy downgrade. Jednocześnie mamy downgrade. Bo po pierwsze, downtime. Bo losujemy te żetony z worków. No nie wrzucę do tego worka masy figurek, więc albo mam żetoniki kartonowe, albo mam akryle, tak? Blablabla. I wykładam to na rynek. No teraz ktoś kupuje i bierze kafelek do siebie. I teraz ktoś ustawia ten kafelek. I gdzieś w tym momencie, gdzieś w tym ciągu, należy wziąć kafelek, zobaczyć co to jest, odrzucić go i znaleźć w drugim pudełeczku figurkę i postawić ją u siebie. I to jest dodatkowy downtime to jest dodatkowa obsługa gry. Co więcej, mamy te klasztory, które każdy robi co innego. A figurki są identyczne, więc patrząc na planszę ja nie wiem co ja mam. Znaczy wymyślono to tak, że tam jest taka dostawka do planszy, gdzie kładziemy te żetoniki. Nie, nie odrzucamy ich tylko kładziemy te żetoniki, więc tu z boku widzimy jakie mamy klasztory i co one robią. Ale to jest inne miejsce. Nie? Także to jest śmieszne. Mini recenzje dostaliście. <grym> Zamków Burgundii, tej nowej edycji. Także mówię, zamki Burgundii były dziewiątką, są nadal dla mnie dziewiątką. Nie grałem jeszcze z winnicami, a grałem z tymi trochę mniejszymi dodatkami tam białe zamki i tak dalej. To jest po prostu obłędna gra. Tak? cholernie mi się podoba, jest w mojej kolekcji, tak, tam z tyłu, gdzieś za moim ramieniem. I się nie wybiera nigdzie. Żona by mnie teraz zabiła, po prostu, gdybym to gdzieś wywiózł. To, to, to po prostu, jak zniknę z internetu, to znaczy, że nie wiem. Sprzedałem zamki Burgundii, żona się dowiedziała i mnie zakopała w ogródku. Tyle. Więc było 9, jest 9, mam, nie pozbywam się, nie ma takiej opcji. I drugie, druga gra z 2017 rozgadałem się o tych zamkach. To Ions End. Ions End dostało ode mnie 8,5. No bo tam jest wszystko, to co znaczy wszystko. Tam jest mnóstwo rzeczy, które ja lubię. Jest deck building, jest kooperacja, jest walka z potworami, jest ciekawa mechanika deck buildingowa, gdzie Stosu kart odrzuconych na końcu się nie tasuje, kiedy muszę go, zrobić z niego talię, tylko się go przekłada. Co pozwala, zgodnie z zasadami, też na pewną manipulację tym, tą talią, którą dostanę, jakieś składanie kart, które chciałbym, żeby weszły w kombo, składanie ich blisko siebie. Jakby wiecie, mam większe szanse, że to kombo mi wejdzie. Jak nie, wejdzie mi, jak nie wejdą mi te dwie czy trzy karty, które położyłem obok siebie w jednej turze, to wiem, że za chwilę dojdzie mi reszta. Nie, że nie wiem kiedy. Więc to jest, to jest świetne. I Ionsent nadal jest w mojej kolekcji. Z Ionsentem mam mały problem, bo to się rozrosło. Tego jest za dużo już. Jest masa tych magów, masa nemesis, miliony różnych kart. Przechowywanie tego i przygotowywanie tego do rozgrywki to jest, to jest orka na ugorze momentami, tak? Ale to jest naprawdę nadal bardzo, bardzo przyjemna gra. I, I raz na jakiś czas sobie siądę i zagram. I będę rozwalał ten Nemezis i będę się zastanawiał, czy ile razy będzie cztery tury Nemezis pod rząd, których nie przeżyję, bo, bo po prostu nie, bo ta losowość jest, jest niesamowita. Ionsense było 8,5, jest obecnie 8. Głównie przez to, że naprawdę tego się zrobiło za dużo. To jest takie dziwne fomo, które jest pielęgnowane latami. Wychodzi nowe, wychodzi nowe, wychodzi kolejne, wychodzi kolejne. Ja nie mam wszystkiego, ale chyba nie chcę mieć wszystkiego tak naprawdę już. Nie. No ale jest, jest, leży. Leży sobie w mojej kolekcji. No i dobra, i teraz przeskakujemy. 18, 19, 20 i 21, które były, które były w chyba czwartym, gdzie się podziały tamte gry, czy piątym ogarniany. I wracamy, wskaczamy do roku zeszłego. 2022 i tu mam trzy gry, z czego dwie planszowe i jedna nie. Zaczynamy od planszowych. Liczboe. Liczboe. Czyli odbudowa Lizbony po serii Kataklizmów w wydaniu Witala Lacerdy. Lizboę dostało ode mnie na ten czas 7. Siedem, i pojawiły się głosy, że bardzo niesprawiedliwie potraktowałem tę grę, bardzo źle, może no też źle i niesprawiedliwie potraktowałem tę grę, że bardzo nisko ją oceniłem. Zwłaszcza kiedy okazało się, że w mojej topce gier lacerdy zajęła no, trochę niskie miejsce. Aczkolwiek. Na dzień dzisiejszy, ja muszę powiedzieć, że niemalże podtrzymuję swoje stanowisko. Było to dla mnie 7, teraz jest 6. Lisboę zagram, tylko muszę mieć na to naprawdę ochotę. Ta gra. Może inaczej. No, oprócz Lisboę mam 7 innych gier Witala Lacery, do których usiądę dużo chętniej. Naprawdę, no. Kanban, Galerist, Winios, On Mars, to, są, to, to jest takie... Okej, okay. gramy w Lacerda i to są pierwsze cztery gry, jakie mi przychodzą do głowy, tak? Moment. Jak ktoś by mi powiedział, nie, nie, dobra, może nie w te, to może coś innego. Okej, okay, spoko. Escape Plan, CO2, Weather Machine. Co? Lisboę? Chyba tak. Zagram, ale muszę mieć, muszę mieć nastrój, bo właśnie mówię. Po, pozostałe gry w lacerdy zagram dużo, dużo chętniej. A nawet jeżeli nie chciałbym grać akurat w lacerdę, tylko w jakieś powiedzmy sobie tam cięższe euro, no to jakby też mam, tak? Carnegie chociażby, tak? John Company chociażby. Tak, Pamir, dobra, to nie jest euro. Ale wiecie o co chodzi. No, jest, tak patrzę jeszcze, co mógłbym powiedzieć. Mógłbym powiedzieć perseverance, Anakrony. To są jakieś tam, wiecie, bardziej rozbudowane rzeczy, w które zagram chętniej niż w Lizboę. Lizboę nadal jest w mojej kolekcji, bo półka lacerdy jest taka ładna, symetryczna. Tak, tam czy to są dwie półki. I. Prawdopodobnie wyjedzie z tej kolekcji, kiedy pojawi się nowy lacerda i okaże się lepszy, znaczy lepszy, bardziej dla mnie interesujący niż Lizboę. No wtedy pewnie stwierdzę, dobra, chcę mieć dwa kawałki Kalaksa na lacerdę, więc wjeżdża nowe, coś musi wylecieć. Jeżeli nic się nie zmieni, to wtedy będzie to pożegnanie z Lizboną. No. Ale na razie jest. Było siedem, jest sześć. Możecie na mnie krzyczeć. Spoko. I druga gra, która się pojawiła planszowa, to był Hamlet, The Village Building Game, jeżeli dobrze pamiętam, czyli wioska, bo została też wydana przez Galakten jak w tym roku pod tytułem Wioska. Gra o budowaniu wioski, chyba. <laughs> to taka śmieszna gra kafelkowa, w której budowało się ciągi dostaw i budowało się kościół bo wiadomo wioska bez kościoła to jakby nie wioska nie? bardzo przyjemna sympatyczna fajna <laughs> z ciekawymi mechanikami ale w koniec końców jakby nieporywająca. było to dla mnie 7 tak było to dla mnie 7 i to nadal jest 7 aczkolwiek nie mam jeszcze tego w kolekcji chyba tak chyba się pozbyłem tego z kolekcji nawet nie pamiętam, czy się tego pozbyłem, ale wydaje mi się, że się że wyleciało z mojej kolekcji. Bo jakby nie czuję potrzeby posiadania tej gry. Niemniej jednak, zagram. Spokojnie, jeżeli ktoś będzie chciał gdzieś ze mną zagrać i będzie miał hamlet czy też wioskę. To spokojnie siądę i zagram, i pewnie się będę spoko bawił, tak? Ale w kolekcji raczej, w kolekcji raczej tego nie potrzebuję. I. Ostatnia gra, pewnie sobie to teraz już wyłączacie, bo ostatnia gra to nie była gra planszowa, taka, wiecie, że plansza, karty i tak dalej. Tylko to był role-playing game, czyli gra fabularna. I to był system cień władcy demonów. Chory w opór system. System, który został stworzony przez człowieka odpowiedzialnego za podręczniki do Dungeons and Dragons oraz za podręczniki do Warhammera. I tam zostało zebrane wszystko to, co jakby było chore, dziwne i niepokojące w tych wszystkich podręcznikach. Koleś zrobił po prostu system, który chciał sobie zrobić. Bardzo prosty mechanicznie, bardzo taki spoko intuicyjny mechanicznie, ale z mega dziwnymi rzeczami. Mega dziwne rasy, ciekawa ścież ciekawe ścieżki rozwoju tych postaci, takie mocno nietypowe. Nietypowy dla mnie. System przydziału doświadczenia, tak? czy znaczy tam awansowania postaci na kolejne, na kolejne poziomy. I ja tego nie prowadzę. Prowadzi to znajomy. Ja mam tam postać. Czekamy teraz, żeby ruszyć dalej z, z cieniem władcy demonów, bo znowu mamy chwilowy przestój. Ale Cień Władcy Demonów leży u mnie w kolekcji, pełen, tak? Podręcznik podstawowy i małe dodatki z rozbudową niektórych klas i tak dalej, bo, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny system. I pomimo tego, że ja wolę w niego zagrać, to spoko pewnie też go jestem w stanie poprowadzić. Systemy nie dostają ode mnie ocen takich, wiecie, normalnych, tak? To były tam plus plus albo minus, znaczy plus i minus, jako MG i jako gracz. Bardzo chętnie gram nadal w cień władzy demonów i jestem w stanie to poprowadzić. Naprawdę jestem w stanie to poprowadzić. Po prostu siadam i lecimy jakąś jednostrzałówkę nawet na konwencie. Spoko. No dobra, słuchajcie, i to jest, gdzie się podziały tamte gry numer 16. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki wielkie, że dojechaliście do tego momentu. Jak zwykle lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale, zaglądajcie na Facebooka i na Instagram. Jak zwykle, jeżeli podoba Wam się to, co robię, Bajkofi tu, tam gdzieś na dole możecie postawić mi wirtualną kawę. Jeżeli bardzo, 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 bardzo podoba Wam się to, co robię, to gdzieś tu na dole też jest link do mojego Patronite'a, możecie wesprzeć mnie w ten sposób, dołączyć do grupy świetnych ludzi, którzy. którzy... Którzy zawieszają mój umysł, jak widać, którzy wspierają mój kanał i czasami mają wpływ na to, co na tym kanale się dzieje. Ale równie gorąco zachęcam was do tego, żebyście. żebyście odwiedzali innych twórców, tych, tych, którzy piszą na blogach, robią materiały wideo, robią podcasty. Każdy z nas inaczej podchodzi do gier planszowych, inną opinię da wam o tej samej grze, pokażę wam różne gry i tak i tak dalej. Nie będę dzisiaj polecał konkretnego, e, konkretnego człowieka, konkretnego kanału, ale chcę Wam zwrócić uwagę na jedno. Od jakiegoś czasu, od miesiąca na moim kanale gości seria Gra Miesiąca i tam pojawiają się różni twórcy z polskiego planszowego internetu. Zerknijcie sobie na to. Znajdźcie człowieka, który na pierwszy rzut oka wydaje się Wam interesujący, że interesująco opowiada i zagłębcie się w to, co, w to, co oferuje, tak? Niedługo, przynajmniej niedługo w momencie kiedy wrzucam ten materiał, pojawi się drugi odcinek Gry Miesiąca, gdzie będzie naprawdę mnóstwo ludzi, mnóstwo twórców. Zerknijcie i znajdźcie też sobie kogoś, kogo warto oglądać, kogo warto według Was słuchać. Ale przede wszystkim dużo grajcie i namawiajcie innych do grania, bo to jest świetna metoda na spędzanie wolnego czasu. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Do zobaczyska.